Cześć, z tej strony Kuba z Wajron. Witam Was w podcaście pod tytułem Dwóch Graczy, gdzie rozmawiamy o zagadnieniach z zakresu popkultury, biznesu, technologii i gier. W dzisiejszym odcinku jest ze mną wyjątkowa postać, która przyszła do nas z niesamowitym projektem, który można by śmiało powiedzieć rzuca rękawice Steamowi i mam nadzieję, że zrewolucjonizuje i natchnie rynek nową świeżością ze swoimi pomysłami. Jest z nami Szymon Jankowski, CEO projektu, już nawet nie projektu, tylko firmy HashUp, z którym porozmawiamy dzisiaj troszeczkę więcej, na czym to wszystko polega i skąd to porównanie do Steama, skąd ta rękawica. Cześć Szymon, co u Ciebie słychać? Cześć, dobrze, dziękuję. Super. Wiesz co, nasi widzowie na pewno i słuchacze będą chcieli więcej troszeczkę wiedzieć, na czym polega HashUp, co to jest i jaka idea za tym idzie. Czy można powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi? My chcemy przywrócić graczom do ich rąk posiadanie gier, ponieważ razem z dystrybucją cyfrową gracze nie posiadają gier i nie mogą się nimi wymieniać. Dystrybucja obecna jest skrajnie przyjazna twórcom, natomiast nie graczom. Walczymy z modelem subskrypcyjnym, który jest takim dochodem podstawowym dla twórców i graczy, twórcy przestaną się starać tak jak to miało miejsce w latach 90., kiedy dystrybucja należała do graczy, którzy właśnie posiadali grę i cena gier była jakby wolnorynkowa, wymieniali się nimi. My chcemy połączyć zalety dystrybucji fizycznej, którą rozumiemy przez posiadanie i skrajne zalety tej dystrybucji dla graczy, z zaletami dystrybucji cyfrowej, która jest skrajna, z kolei skrajnie dobra dla twórców. Nasza dystrybucja polega na posiadaniu przez graczy praw do jednostek gier i jednoczesnym posiadaniu przez twórców praw do kształtowania zasad licencji tymi grami. Czyli robimy takie programowalne licencje do gier. Okej, okay, pomysł na papierze wydaje się być bardzo, bardzo spoko i rzeczywiście jest niezwykle oryginalny, to muszę przyznać. Jednak skąd, wiesz, doszedłeś do takiego pomysłu? Skąd się wzięła ta potrzeba i wymyślenie takiego kartridża? Wiesz co, to było tak, że kupiłem sobie kiedyś tam PlayStation i przeprowadziłem się i kupiłem sobie drugie. Nie mogłem po prostu wysłać gry między PlayStation, cyfrowej wersji gry. No tak, to jest czasem problem. No i no, ona nie należy do mnie. Kolejna sprawa to, że ja po prostu czuję, że twórcy gier coraz mniej przykładają się do pracy. W tym sensie, że no robią gry dobre oczywiście, ale AAA jakby nie ma mechanizmu karania twórców przez graczy. Na przykład ostatnia sytuacja z Falloutem 76, gdzie został sprzedany bubel. Jakby w mojej dystrybucji twórcy baliby się wypuszczać niedokończonych gier, bo gracze by od razu zdumpowali cenę. I jakby brak tych mechanizmów wolnorynkowych w dystrybucji gier no psuje te gry po prostu. Ja bardzo lubię gry. No tak samo jak i ja. Wspomniałeś o tych mechanizmach wolnorynkowych i wcześniej, jak rozmawialiśmy o kartridżu, to jednak chciałbym wrócić do tego tematu, bo postaramy się może wytłumaczyć, w jakiej formule i w jakiej technologii ma polegać wymiana i jak najprościej możemy wytłumaczyć to osobie, która nie ma pojęcia, wiesz, o technologiach blockchainowych, o NFT i tak dalej. Czym w zasadzie jest taki kartridż? Wiesz co, najłatwiej będzie mi wytłumaczyć, czym jest kartridż na blockchainie, czyli właśnie licencja przechowywana na blockchainie, którą można się wymieniać, poprzez poprowadzenie jakby historii od początków gier, od pierwszej gry i poprzez każdą następną generację licencji. Pierwsza generacja licencji była powiązana z fizycznymi maszynami, na przykład gra Pong wydana w 72 roku wymagała, żebyś ty poszedł pograć na urządzeniu, maszynie do gier. Musiałeś tam wrzucić kilka groszy i sobie mogłeś grać. I to była pierwsza generacja jakby licencji do gier. Maszyny były jedną wielką licencją i tutaj rządził posiadacz maszyny. Pierwszą generacją licencji, zerową jest fizyczna maszyna, pierwszą generacją jest fizyczny nośnik licencji, czyli na przykład kartridż, płyta CD. Tutaj rządzili gracze, oni wymieniali się licencjami. Kiedy gra była słaba, to od razu ją sprzedawali. Chyba każdy pamięta jeszcze kartridże.
Tak, tak. Drugą generacją licencji są obecnie wszechobecne licencje cyfrowe, które jakby pozbawiają nas prawa do wymiany i tutaj rządzą twórcy. Natomiast połączenie właśnie zalet fizycznej dystrybucji cyfrowej, dochodzimy tutaj do... No to jest w zasadzie nowa jakość, tak. Jeżeli chodzi o próbę dystrybucji gier. No, tak. Jak wiesz, dobrze zauważyłeś, nośniki fizyczne, nośniki cyfrowe w zasadzie ograniczają całkowicie twórców gier, bo muszą się dostosować do dystrybutora chociażby Steama, czy, tak. Czy sklepu danej konsoli, bądź innego dystrybutora. A tutaj widzę w tym projekcie taką troszeczkę, znaczy troszeczkę, wolność w zasadzie dla takiego dewelopera. Szczególnie myślę, projekt może być atrakcyjny dla indie, ale podejrzewam, że macie większe że macie większe... Tak. Tak. No, na początku skupimy się na tych indie grach, ponieważ to są ludzie, którzy potrzebują dodatkowych metod finansowania. No i de facto ten produkt jest dla nich. Liczymy na to, że ta jedna, nie wiem, z 1000 gier, które u nas się wyda, to będzie taka perełka. Oczywiście te gry również będą na Steamie, niemniej załóżmy, że przypadkiem u mnie gra w małej podaży wystrzeli do góry i ci wszyscy gracze na tym zarobią, jakby wieść się szybko rozniesie, że na mojej dystrybucji można zarobić, kupując gry, a na Steamie, mając 1000 gier, ma się bezwartościowe konto, które nawet nie można, które tym nie można sprzedać. No tak, polityka Steama zabrania dalszego sprzedawania kont i takie konta banuje, także można powiedzieć, że jest taki win-win situation, powiedzmy. Ale wracając jeszcze do początków i do idei, bo dzisiaj HashUp jest stworzony z ilu osób? Macie już chyba pewne struktury z tego, co kojarzę. Tak, mamy około 10 programistów i 6 osób takich nietechnicznych i jestem jeszcze ja, więc... Okej, okay. Jak zorganizować taką firmę? Jak to się zaczęło, że z pomysłu stwierdziłeś, dobra, jest moment na działanie, robimy to? Wiesz co, wszystko zaczęło się w 2019 roku, kiedy zacząłem chodzić na wydarzenia powiązane z blockchainem. Mhm. Tam poznałem dwie osoby, które obecnie robią własne kryptowaluty, w sensie każda z nich. No i zobaczyłem, że chłopacy tacy jak ja potrafią udźwignąć projekty. No to po prostu zacząłem robić swój projekt w marcu. Tylko podeszłem do tego bardzo niestandardowo, bo żeby zbudować projekt, trzeba znaleźć jak najlepsze osoby, żeby to miało sens. No i ja jakby zacząłem rekrutację na wykopie, zgarnąłem stamtąd najlepsze około 7 osób, jakie znalazłem, i na fasadach jakby tych osób zbudowaliśmy HashUpa, te osoby zrekrutowały swoich znajomych i tak teraz jest nas tam ponad 15 osób w zespole. I macie bardzo mocny team, bo w tak krótkim czasie udało się wam osiągnąć bardzo dużo. I z tego, co widziałem, cały projekt jest w zasadzie gotowy. I opowiedz może troszeczkę teraz nam więcej o tej gotowości projektu. Kiedy możemy się spodziewać pierwszych efektów waszej pracy? Kiedy możemy się spodziewać pierwszych gier na waszej platformie? Wiesz co, teraz mamy taki deadline, że do końca stycznia dowieziemy MVP i będzie można wydawać gry HTML. To może jest głupota, natomiast my dalej jakby nie robimy publicznej rundy, tylko rundę prywatną i pokazujemy na tych prostych grach HTML, jak w ogóle można wykorzystywać i zarabiać na tych licencjach. Natomiast launcher powinien pojawić się w maju, może trochę się opóźni, jak zawsze. Natomiast powiedzmy od maja jesteśmy gotowi na wydawanie nawet gier AAA, które będziecie mogli trzymać na Trustwallecie, wymieniać się nimi, nie wiem, kupić dwie sztuki, wysłać jedną koledze, żeby pokazać, jak działają kryptowaluty i po co one tak naprawdę są, ponieważ no, sytuacja, w której gra jest wydawana zarówno na Steamie, jak i na HashUpie przy tej samej cenie, czyni kupowanie na Steamie jakby zupełnie nieopłacalnym, ponieważ u mnie możecie tą grę sprzedać i kupić sobie następną. Tak. Z tego, co pamiętam, na stronie internetowej są już zapowiedziane różne kartridże, różne usługi, do których za chwilę wrócimy, ale chciałbym troszeczkę więcej się dowiedzieć na temat rodzajów kartridży, bo są kartridże skierowane dla deweloperów, dla konsumentów, są skierowane dla kolekcjonerów. Możesz mi powiedzieć, skąd taka potrzeba i skąd taki pomysł, żeby... Tak. I bardzo też jest ciekawe to, co idzie za kartridżem dla dewelopera.
To jest temat, który bardzo chciałbym, żebyś rozwinął. Tak, mamy kilka rodzajów kartridży, czyli jakby takich opakowań licencji, które standaryzują zasady obrotu wtórnego, ponieważ jakby każda gra będzie miała prawdopodobnie inne lekko zasady, niemniej będzie dało się je usegregować w takie 5 głównych kategorii. No i właśnie system różnych kolorów kartridży, czyli opakowań na licencję, służy do tego, żeby ustandaryzować to, żeby gracz od razu widział, co kupuje. I tak na przykład zielony kartridż nie ma w ogóle żadnej prowizji za obrót. Może mieć nieograniczoną podaż, ale jakby nigdy nie będziecie tracić przy wymianie. Kartridż złoty ma niską podaż i to jest taki, powiedzmy, kartridż kolekcjonerski. Mhm. Może mieć maksymalnie 10% prowizji za obrót. Kartridż srebrny jest standardowy. On może mieć maksymalnie 20% prowizji za obrót. Nie da się zwiększyć podaży, czyli to jest taki standardowy kartridż do wydawania dużych gier, gdzie podaż tam wynosi kilkadziesiąt milionów nawet. Więc jakby taki kartridż, od razu mówię, on nie będzie drogi. On powinien mieć mniej więcej taką cenę jak gra na rynku wtórnym, czyli dużo tańsza niż na rynku cyfrowym, co też jest ewenementem, że gry cyfrowe są droższe niż fizyczne. Tak, właśnie, zgodzę się z tobą, to jest świetna uwaga. Tak, no to też jest, powiedzmy, problem, który rozwiązujemy. Jest kartridż niebieski, na który warto uważać, bo twórca ma tam pełną kontrolę nawet po wydaniu gry nad zasadami rynku wtórnego i jednego dnia może mieć 10% prowizji, a drugiego 30% prowizji za obrót. Dodatkowo może sobie tworzyć nieskończoną ilość tych jednostek oprogramowania, czyli licencji. To jest bardzo spoko, tak. Przepraszam, że ci przerwę, że stworzyliście ten nowy nośnik danych, tak go nazwijmy, który jeszcze pozwala zarabiać twórcy gier na resellingu jego projektu, jego produktu, gdzie, no wiadomo, ja w jaki sposób miałby kiedyś zarabiać twórca gier z tego, że ktoś sprzedawał albo jego kartridż w formie fizycznej, czy na płycie CD, czy na kontach na Steamie. Też fajne jest to, że to tutaj giełda dyktuje wartość gier i myślę, że w przypadku złotego kartridża, o którym wspomniałeś, tego skierowanego dla kolekcjonerów, to spodziewam się być może sytuacji, gdzie jakieś gry retro, które dzisiaj są bardzo dużo warte, jak na przykład Manhunt, ta pierwsza edycja chyba jest warta teraz 700 zł za nośnik fizyczny, to być może dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy u was na platformie w złotym kartridżu będą takie gry, gdzie ta cena będzie adekwatna do poziomu jej rzadkości. Dokładnie. Tutaj budujemy zupełnie nowy rynek cyfrowych gier kolekcjonerskich i zanim ktoś powie, że to nie ma sensu, to proszę sobie wyobrazić, że to, co nas przywiązuje do rzeczy, to jest właśnie posiadanie. Mhm. To, że jest się jakąś częścią czegoś i tego się nie da odczuć w modelu subskrypcyjnym. Nie da się tak bardzo przywiązać do gry, jak kiedyś, kiedy można było posiadać kartridż na półce, a teraz, kiedy można posiadać 10 kartridży cyfrowych. I jakby na fasadzie w ogóle posiadania gier budujemy, tak naprawdę Hasza będzie ewoluował najpierw ze zwykłej sprzedaży gier na taki portal społecznościowy dla graczy, gdzie właśnie te posiadanie gier ma znaczenie. Tutaj załóżmy taki scenariusz. Mam już swój kartridż, gdzie mam swoją gierkę, którą chciałbym, jestem klientem. Okay? Nie deweloperem, tylko klientem, który ma grę od dewelopera i chciałbym ją sprzedać dalej. I co w takim przypadku, jak mogę sprzedać dalej tą grę? Jak mogę dalej sprzedać ten kartridż? W sensie takim, że już masz kupiony kartridż na blockchainie. U was. Tak, dobra. No to tutaj wkracza jakby matematyka i coś, co się nazywa zdecentralizowane finanse. Generalnie kiedyś jak chciałeś sprzedać grę, to musiałeś pójść do sklepu. I wyobraź sobie, że na blockchainie można stworzyć takie cyfrowe worki, sklepy z grami, w których są na przykład dolary i są gry. I kiedy ty będziesz sprzedawał tą grę, to tak naprawdę będziesz wkładał do tego worka hasze, znaczy grę, a wyciągał te dolary. I cena wtedy lekko się obniży. Prosta matematyka. Na przykład w worku jest 100 dolarów i 100 kartridży, czyli cena wynosi 100 przez 100, czyli 1. Kiedy wsadzisz jeden kartridż i wyciągniesz 1 dolar, to cena będzie wynosiła 101 kartridży przez 99 dolarów, czyli... Ja tak, przepraszam, że ci przerwę, ale myśląc o tym projekcie, nie chcę go, wiesz,
nie chcę go spłycać, broń Boże, tylko czy dobrym takim stwierdzeniem, czy dobrą taką uwagą byłoby to, że cały Kaltic jest w zasadzie systemem blockchainowym bardzo zbliżonym do NFT, gdzie mamy bardzo duże podobieństwo jednego projektu z drugim. Co o tym myślisz, o tym zdaniu, o tym sformułowaniu? Tak, tutaj od razu musiałbym powiedzieć, czym jest NFT. NFT jest unikalny. Mhm. Posiada się na przykład unikalny indeks obrazka. Natomiast jakby nie patrzeć, licencje do gier są jednorodne, czyli nieunikalne. Czyli jedną licencję gier można wymienić do drugiej. I no my jesteśmy takim NFT, gdzie unikalny jest tytuł, ale ilość jest ogromna. Ja bym to w ten sposób patrzył. Tak, mm-hmm. Że GTA 5 jest jednym NFT, jakby unikalnym tytułem, ale tego GTA 5 jest 10 milionów. Rozumiem. To jest taki drugi wymiar NFT, powiedzmy. Okej. W zasadzie przeniesienie nośnika fizycznego do świata wirtualnego. Cash App to nie tylko cartridge, ale też kilka innych projektów wewnątrz tego. Między innymi GameCap, o którym też chcemy wiedzieć więcej. Można powiedzieć, na czym to polega? To jest tak. Kiedy wchodzicie na... W ogóle my chcieliśmy przenieść to, w jaki sposób powstają kryptowaluty, na model wydawania gier. No i kiedy zwykły człowiek sobie chce zobaczyć, jakie są ceny kryptowalut, to wchodzi na platformę, która się nazywa CoinMarketCap. Mhm. I tam Bitcoin jest pierwszy, potem jest Ethereum i jest ranking wszystkich kryptowalut. My skopiowaliśmy ten pomysł i mamy GameCap, który jest takim CoinMarketCapem, gdzie możesz przeglądać jakby wartość gier w czasie. I to, co jest ciekawe, to, że jakby na CoinMarketCapie nie możesz kupić każdej kryptowaluty jednym przyciskiem, a jako że my odpowiadamy za integrację z tymi wszystkimi grami, to jesteśmy w stanie dostarczyć wam przycisk od razu w rankingu, żeby kupić grę. Okej. To już wiemy o GameCapie. Ale GameCap to też nie tylko jeden z waszych produktów, bo jest jeszcze za Game Wallet, Game Explorer, tak, i Game Contract. Game Wallet jest w zasadzie naszym launcherem, jeśli chodzi o wersję PC-tową, i to jest portfel dla gier, taki jak Steam, tylko że od razu będziecie mogli mieć tam portfel na Bitcoina, obok będziecie mieć licencję do gry, jednej, drugiej, trzeciej, będziecie mogli się nimi wymieniać, będziecie mogli właśnie tam pobierać grę, sprzedawać ją, wysłać komuś, no i w końcu zagrać. Bardzo dużo możliwości, żeby prowadzić swoje konto, żeby też dbać o tym, o ten portfel. Jeśli chodzi o wersję mobilną, no to będzie zwykły portfel kryptowalut powiązany z portfelem gier, gdzie będziecie mogli mieć licencję. I ten sam portfel, który macie na komputerze, będziecie mieć na telefonie. I to jest bardzo, bardzo ambitny projekt, wielopoziomowy, wielopłaszczyznowy, tak, bo jeszcze są dwa wewnętrzne projekty, czyli Game Explorer. Na czym polega Game Explorer? Kiedy przeglądacie sobie kryptowaluty na CoinMarketCapie, to będziecie chcieli zobaczyć natywnie na blockchainie, jak one funkcjonują, ile mają holdersów i tak dalej. Do tego służą eksplorery blockchaina, i jako że my właśnie kopiujemy model kryptowalut, to również musieliśmy skopiować eksplorer blockchaina, i Game Explorer to jest eksplorer blockchaina dla graczy, czyli będziecie mogli mieć tam w jednym miejscu wszystkie posiadane gry krypto, z czasem będziemy robić coraz więcej integracji, no i myślę, że właśnie Game Explorer z czasem będzie ewoluował w taki bardziej społecznościowy explorer, czyli proszę sobie wyobrazić w takiego Facebooka dla graczy, gdzie to, ile masz gry, jednostek gry, determinuje, ile masz siły głosów w forum gry. To nie jest takie głupie, no bo... Jest to na pewno bardzo, bardzo rozbudowane i daje duże pole do interakcji między użytkownikami, co też na pewno jakoś zachęci osoby, które są w tym projekcie, które są waszymi użytkownikami, do dalszego pogłębiania tego, co idzie za Hash Appem. Game Contract, ostatni z wewnętrznych projektów w Hash Appie, z jednej z całości. Rozwiń temat Game Contractu.
Game Contract. Generalnie Game Contract to jest właśnie to, jak my nazywamy kod licencji. Smart Contract jest kodem wykonywanym na blockchainie, którego się nie da wyłączyć, a Game Contract jest smart kontraktem, który odpowiada za licencję gry. I mamy platformę Game Contract.io, która służy właśnie do tworzenia game kontraktów, czyli właśnie wykuwania kartridży. To jest taka fabryka, do której twórca przychodzi, mówi, że ten kartridż jest do tej gry i takie ma właściwości, i na tej platformie twórca go tworzy. Mhm, okej. Super, super. Brzmi to wszystko bardzo dobrze. I żeby może jeszcze lepiej nasz widz, słuchacz zrozumiał ten cały zawiły świat blockchainu i tego, co za tym idzie, może porozmawiam troszeczkę więcej na temat takich technikaliów. Między innymi, czym jest blockchain, czemu różni się, przepraszam, czym jest blockchain, jaka jest różnica między Bitcoinem a NFT. Jesteś nam w stanie coś powiedzieć więcej na ten temat, wytłumaczyć tak, może? Wiesz, spróbuję, tam nie ćwiczyłem tego jeszcze, ale czym jest blockchain? Blockchain jest jedną wielką zdecentralizowaną bazą, gdzie każdy może próbować walidować dane i sprawiać, że one są jakby niezastąpywalne, niezmienialne. Mhm. No i jaki to rozwiązuje problem? Załóżmy, że ja jestem założycielem Twittera i zmieniłem komuś posta starego i go posądziłem o, nie wiem, homofobię, cokolwiek. To, co sprawia, że wszyscy jakby wierzymy sobie, to jest nasza przeszłość, a blockchain jest niczym innym jak łańcuchem struktury danych ułożonych w czasie, które nie da się zmienić tych danych. I ja ostatnio grałem w Cyberpunka i tam na końcu był... Uwaga, spoilery. Tak, tam na samym końcu był taki motyw, że ktoś ożył i był jego hologram. I co sprawiło, że ci ludzie uwierzyli, że ten hologram był prawdziwy? Bez potwierdzenia, że ktoś jest właścicielem jakiejś przeszłości, nie jesteśmy w stanie komuś uwierzyć. I przez to, że blockchain jest zdecentralizowany i każdy może partycypować do utrzymywania tej bazy, to ona jest jakby zupełnie niezależna. I taka pewna. I taka pewna, dokładnie. Wiesz, ja bym dodał jeszcze nie porównanie, tylko czym różni się Bitcoin od NFT i jak to się łączy z blockchainem. Z tego, co rozumiem, popraw mnie oczywiście, jeśli się mylę, ale Bitcoin i wszystkie kryptowaluty są walutami, które korzystają właśnie z blockchaina jako technologii zabezpieczenia wartości tych danych, na które składa się kryptowaluta, i bardzo podobne jest to do NFT w taki sposób, że zamiast kryptowaluty mamy wszelkiej maści działalność artystyczną, która składa się na takie NFT. No, myślę, że tak możemy w miarę prosty sposób wytłumaczyć naszym słuchaczom, dobra, na czym to polega. A mnie bardzo ciekawi, co ty myślisz jako fan, propagator idei blockchainowej. Czemu ta technologia jest według ciebie zrewolucjonizuje świat i czemu w ogóle powinniśmy się nią interesować? Ona zrewolucjonizuje świat, ponieważ ona jakby z założenia jest dokładnie tak samo zbudowana jak internet. I obecnie stoimy na rozdrożu. Albo technologia będzie nas zupełnie śledzić i jakby rządy będą wiedzieć o nas wszystko i w tą co stronę idzie, ponieważ pieniądz międzynarodowy CBDC jest jakby jedną wielką kryptowalutą, w której jest jeden walidator, czyli rząd światowy, czy tam bank światowy. To jest świetne porównanie. A blockchain jest zupełnym przeciwieństwem tego, czyli niekontrolowaną przez nikogo bazą jednostek, w które my wierzymy, że są warte tyle a tyle. I jakby albo pójdziemy w stronę, kiedy taką, że technologia będzie nas otaczać i będzie o nas wiedzieć wszystko, albo pójdziemy w stronę niezniszczalnych narzędzi do walki o wolność, których nie da się kontrolować. Myślę, że niedługo czeka nas, zresztą już to się dzieje, krzyczenie na blockchain, że ta technologia jest zła i tak dalej. Niemniej to
To będzie po prostu lobbying ze strony ludzi, którzy będą się bać tej technologii, bo... Jest jakiś konflikt interesów chyba właśnie z bankami światowymi i z, nazwijmy to, tradycyjną gospodarką, a rynkiem kryptowalut, rynkiem blockchainowym i tą technologią. No bo jednak świetnie zauważyłeś tą alegorię, że waluty tradycyjne są de facto kryptowalutą, bo za nimi idzie jakaś wartość, powiedzmy złoto. Tutaj mamy wartość za kryptowalutą blockchainową. Ja myślę, że ta rewolucja, która nas czeka, która już powoli następuje, no bo i w Warszawie możemy zobaczyć kantory, które wymieniają ci bitcoiny na złotówki na przykład, albo są miejsca, gdzie już możesz płacić krypto w Polsce, na świecie, to już wiadomo, jest mocno rozwinięte, no ale też trendy firm. Wróćmy jeszcze raz do Elona Muska i do tego, jaki on ma wielki wpływ na to, co się dzieje na tym rynku i jak sam, można powiedzieć, pompuje i inwestuje w ten rynek, zwiększając go chociażby po tym sławetnym dealu, kiedy wykupił popraw mnie, jeśli się mylę, bitcoinów za chyba 150 milionów jako Tesla kupili jako inwestycje i to jakoś tam się zwróciło ponad 3 czy 4-krotnie. No i ja myślę, że przyszłość Bitcoina, przyszłość kryptowalut, może nie tyle co Bitcoina, ale kryptowalut, NFT, blockchaina rysuje się bardzo, w bardzo dobrych barwach i takie argumenty, które dosyć są częste, czyli kryptowaluty są złe dla środowiska, czy NFT i blockchain nie ma sensu, bo to jest zwykłe JPG, tylko które mogę sobie ściągnąć, to też jakby nie mają sensu. Nie mają sensu, no bo jednak za tą technologią idzie jakiś przekaz. I ciekawi mnie, co ty myślisz właśnie o tym, co powiedziałem, czyli o tych argumentach ludzi, że NFT jest nic nie warte, no bo to jest zwykłe JPG i w ogóle po co mi powinno interesować to, że mogę sobie kupić obrazek ze śmiesznym miśkiem, z brzydkim miśkiem albo z głupią małpą w internecie. Jakby co byś powiedział takiej osobie, że to nie jest po prostu obrazek? Znaczy powiem tak. To jest po prostu obrazek, który... Właściwie to nawet nie jest obrazek, tylko ty posiadasz indeks, który uprawnia cię do posiadania tego obrazka. Ten indeks jest przypisany... Ten obrazek jest przypisany do obrazka. Natomiast ta wartość wynika z tego, że używają tego ludzie do organizowania, nie wiem, tajnych imprez. Mhm. Masz dostęp do imprez na statkach i nie wejdziesz tam bez tego NFT. No, tajna impreza to brzmi jak dobra impreza. Masz dostęp do grup tylko dla posiadaczy NFT, masz informacje i jakby ta wartość wynika właśnie z tego, że kupując taki obrazek pokazujesz wszystkim, że jesteś członkiem społeczności i jesteś kim ważnym. Jakby obecnie jest taki problem, że wiesz, kiedyś wszyscy się znali i znaczy, to nie jest mój problem, bo ja nie czuję za bardzo tej presji, ale kiedyś trzeba było kupić sobie drogi zegarek, żeby się pokazać, ale teraz jak każdy imprezuje ze sobą często też zdalnie i brakuje, NFT czyli też odpowiada NFT jest taką formą, no można, to jest też super uwaga, bo słyszałem już ją kilkukrotnie, że NFT jest taką troszeczkę formą właśnie takiego nowoczesnej formy zegarka, no trochę trofeum można by powiedzieć. I fajnie, że zwróciłeś uwagę na tajne imprezy, chęć posiadania czegoś wyjątkowego, bo chciałem troszeczkę porozmawiać o aferze miśkowej, tak to nazwijmy, która w Polsce odbija się szerokim echem, gdzie celebryci pokroju Krzysztofa Gonciarza, dobra, to jest facet, który na pewno wie, w co wszedł, ok? Ale gdy Magda Gessler dodaje swój NFT jako zdjęcie profilowe, ludzie myślą, o co chodzi. Nie? Myślą, o co chodzi i co za tym idzie. I to przechodzi, to ta uwaga, można by powiedzieć, chcę ją przenieść na następne pytanie, bo jak myślisz, skoro będziemy dalej inwestowali w tą technologię, czy NFT, kryptowalut, blockchaina i tak dalej, to gdzie to nas wszystko zaprowadzi? Czy dojdziemy do takiego momentu, gdzie te wirtualne dobra już będą na takim poziomie, że będziemy mogli dzięki nim płacić, nie wiem, za bułki w sklepie, czy jak widzisz tą technologię za kilka lat?
No ja myślę, że będziemy płacić tym za bułki. Na przykład ja sam w głowie mam taki pomysł na Ubera, Uber Eatsa związanego z DeFi, gdzie cena żarcia jest ustalana przez wolny rynek i na przykład wieczorem, kiedy jest mały popyt, a jest dużo żarcia, bo nie zeszło, cena jest bardzo tania. I jakby... No tak, no jest to na pewno jakaś idea, którą można by zrealizować. To też jest zastanawiające dla mnie, co będzie dalej się działo z gamingiem, no bo jakby nie patrzeć, to jedno z drugim idzie w parze, szczególnie NFT. Nie wiem, czy słyszałeś o planach Ubisoftu, o stworzeniu własnej giełdy, na której będzie można handlować NFT-kami związanymi z ich produkcjami. Teraz już chyba wyszło kilka tokenów, wyszło kilka tych NFT, jakiś hełm do gry, który chyba nawet można użyć później w danej grze, z tego co kojarzę. To z tego co wiem, nawet nie było NFT, sprzedali 16 sztuk i mogli kogoś pozbawić jakby własności. W przypadku prawdziwych NFT coś takiego nigdy nie będzie miało miejsca. No tak, ta giełda właśnie była straszliwie restrykcyjna. Nie wiem, czy to można nazwać giełdą teraz, ale restrykcji było mnóstwo. W każdej chwili mogłeś stracić prawo do swojego NFT. W każdej chwili mogli cię wykolegować, powiedzmy, z interesu i też mogli go zawinąć. Mogą dalej, bo ta przestrzeń dalej jest otwarta. I niezwykle ciekawi mnie, jak to się będzie rzutowało dalej na rynek. No bo sam jesteś graczem, jak wspomniałeś. Na pewno kojarzysz mikropłatności i to, że większość produkcji dzisiaj wymaga od ciebie w zasadzie zakupienia jakiejś dodatkowej skórki czy kilkunastu różnych pakietów, żeby w pełni wykorzystać doświadczenie z gry. I nie wiem, nie martwi cię trochę to, że za chwilę dojdziemy do takiego momentu, że NFT będzie, że żeby w pełni osiągnąć przyjemność, takie doświadczenie growe, będziemy musieli wydawać jakieś horrendalne kwoty, żeby zdobyć cały gil, powiedzmy, złożony z NFT-ków, żeby nasza postać lepiej się rozwijała. Czy myślisz, że to raczej nie jest kierunek, który nas dzisiaj, czy który za jakiś czas nas spotka? Szczerze? Myślę, że to nie będzie ewoluować jakby stricte NFT, tylko nawet nie będziemy o tym myśleć kiedyś za niedługo. Po prostu będziemy posiadać przedmioty i mogli się nimi wymieniać. One będą należeć do nas, a twórcy wirtualnych światów będą tworzyć jakby prawdziwe dobra, które ludzie chcą posiadać, bo no choćby miecze z Metina, czy tam z WoWa chodzące po kilkaset złotych, to one zaraz mogą być warte jeszcze więcej. No i twórcy będą wchodzić prędzej czy później w NFT, będą uczyć graczy, że to wcale nie marnuje środowiska, jeśli korzystałem z jakiegoś blockchaina, który właśnie tego nie robi. Dla graczy będzie to bardzo dobre, ponieważ będą mogli monetyzować swój czas i zaraz może się okazać, że będą zarabiać więcej niż ich rodzice na zbieraniu rzadkich przedmiotów w grach. No, no to w końcu by się, wiesz, opłaciło to granie, za które nasze zapewne mamy nas ciągle rugały. Co ty będziesz mieć z tego grania, nie? No, zastanówmy się, jak 500 000 graczy dziennie gra w jakąś grę i wierzy, że ten przedmiot jest najlepszy, to na pewno znajdzie się jeden gracz z tych 500 000, który będzie w stanie za to zapłacić grubą kasę. I wiesz, jak zaczniesz zarabiać, na przykład kopiąc bitcoina, to zaczniesz używać tego bitcoina. Więc jak będziesz zarabiać w walucie gry, to jakby zaczniesz nawet tam trzymać kasę, bo na przykład będziesz jako zasłużony członek community miał dostęp do informacji, które sprawią, że będziesz spodziewał się wzrostu, więc będziesz trzymał kasę w walucie gry i za tą kasę będziesz kupował przedmioty, więc jakby te wolumeny w tych cyfrowych światach będą rosnąć. No a wiecie, na takim game over to jest już ta symulacja, w sensie... I to ja myślę, że na pewno są plusy i minusy takiego NFT-ka dzisiaj, bo jeżeli mówimy o zdecentralizowanym systemie, takim jak chociażby HashUp, no to może się odbywać na naprawdę fajnych zasadach, gdzie każdy na tym zarabia i
i jest to opłacalne na każdej ze stron. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy duży wydawca gry stwierdza sobie, że stworzy swoją giełdę na swoich zasadach, która de facto nie jest giełdą, tak, można by powiedzieć, no to wówczas rodzi się system, który w moim odczuciu może budzić jakieś niepokoje w przyszłości. No, spójrzmy na to, co się działo przez lata z dużymi tytułami, gdzie były wykorzystywane wszelkie maści skrzynki, czy jakieś, wiesz, powiedzmy, sprzedawano ekwipunek w grach, wiesz, mogłeś kupić, nie wiem, nową skórkę do karambitu w CS-ie, zapłacić za nią 30 tysięcy złotych i Steam mógł ci zablokować konto w jednej chwili. Nie, jakby nie miałeś tego zabezpieczenia, co się wydarzy. No wasz system może jakoś zabezpieczyć taką transakcję, tylko teraz jest kwestia tego, kto i jak dołączy do waszego programu. Także mam nadzieję, że uda się, wiesz, zaprosić kilku fajnych wydawców i kilka fajnych projektów, żeby ten ekosystem też dobrze działał i, jak wspomniałem na początku naszego podcastu, rzucił tą rękawicę Steamowi, bo jednak jego potężny monopol w zasadzie na wszystko, no nie rodzi dużo miejsca na, powiedzmy, działania nowych firm, ale myślę też, że jest jeszcze moment, kiedy jednak nowe, unikatowe projekty mają rację bytu, szczególnie przy wykorzystaniu tych tak zhypowanych technologii jak NFT, blockchain, tak, blockchain i tak dalej. Właśnie wróćmy jeszcze na chwilę do hashapu, do waszych kartridży i do całej działalności. Na pewno słyszałeś o tych grach typu pay to earn, gdzie gra się, żeby zarobić, i jest już mnóstwo gier, gdzie grasz po to, żeby wygrać jakieś NFT-ki. Nie pamiętam dokładnego tytułu, jest to jakaś gra ze smokami bodajże, robisz jakieś tam malutkie, powiedzmy, aktywności, które później ci się rzutują na tego smoka, którego masz w formacie NFT i potem go możesz sprzedawać wewnątrz giełdy. I ja mam takie pytanie o przyszłość chociażby hashapu, czy wy planujecie w swoich kartridżach ogranicza się tylko do gier, czy też może za jakiś czas będziecie chcieli dodawać te wspomniane wcześniej przedmioty z gier. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie dołączy do was już duży wydawca, jest jego gra i chce stworzyć infrastrukturę, gdzie sprzedaje na przykład miecze, gdzie może sprzedać swoją zbroję i tak dalej, i tak dalej. Co o tym myślisz? Czy możemy się spodziewać czegoś takiego u was za jakiś czas? Znaczy, my bardziej chcemy ewoluować w narzędzie dla community, czyli chcemy agregować graczy w ogóle, żeby byli w jednym miejscu, komunikowali się ze sobą. NFT jakby będzie tam coś, czymś, co ich przyciąga, że mogą mieć to w jednym miejscu i się pochwalić asetami z różnych gier. No tak, bo jednak NFT to jest tak chodliwy temat na dzień dzisiejszy, że bardzo dużo ludzi o tym gada. Ja myślę, że najbliższe 2 lata, 3 to będzie narracja NFT, 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 blockchain i będzie się to coraz bardziej przebijało do przestrzeni publicznej. Znaczy, wiesz co, NFT jest taki problem, że celebryta może sprzedać swoją marką NFT może raz, może 2 razy, więc myślę, że to tak nie będzie, że będziemy ciągle myśleć o tym NFT. Raczej to, co zaraz będzie strasznie gorące, to jest community, community, community. To jest najważniejsze, bo to, co sprawiło, że Dogecoin był 6. kryptowalutą przez chwilę, to właśnie memowe community, które tak dla beki sobie go trzymało i niektórzy tam miliony naprawdę na tym zarobili. To jest piękny scenariusz. Robisz miliony na memach. To robisz miliony na memach i kryptowaluty są powiązane z community, bo to są takie akcje, jednocześnie ułamki internetu, które każdy może sobie kupić. Wbrew pozorom to nie jest aż takie trudne, a kiedy już się raz kupi, to nie wychodzi się z tego systemu. No a obecnie takich aktywnych użytkowników kryptowalut jest może, nie wiem, 1% ludzkości? Na pewno mniej. Jeśli chodzi o DeFi, to używa go około 4 milionów ludzi. Do tego warto dodać, że jakby kryptowaluty można dowolnie programować. I jaka jest szansa, że ktoś kiedyś nie zrobi czegoś dobrze na tym? Oczywiście moim zdaniem już jest bardzo dużo dobrze zrobione, tylko jeszcze większość ludzi tego nie widziała, nie korzystała. Większość krytyków kryptowalut nie ma z tym nic wspólnego. To tak jakbyś krytykował internet w 98, że marnuje dużo prądu, bo naprawdę marnował dużo prądu. Tak. Ale
internet krytykowały osoby, które nie były użytkownikami żadnego forum internetowego i nie zobaczyły, że mogą pisać z zupełnie osobnymi, obcymi ludźmi na jeden temat. I jakby w ogóle rozwój ludzkości polega na tym, że to byśmy mogli wyciąć. Jakby rozwój ludzkości polega na tym, że im dalej w rozwoju, tym szybciej jednostki komunikują się ze sobą, ale też odpowiednie jednostki komunikują się ze sobą. I tutaj właśnie ten motyw community, o którym mówię, czyli ja interesuję się tym, więc trafiam na osoby, które interesują się tym. I w przyszłości to będzie jeszcze bardziej skondensowane, przez co jakby efektywne. I tak na sam koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o na przykład możliwościach, jakie są możliwe dzięki architekturze zbudowanej na blockchainie, na wartościach w różnych rzeczach. Obecnie komunikatory, na przykład Messenger, my nie wiemy, ile posiada osoba, która emituje informacje. Nie wiemy, co kupowała. W przyszłości na blockchainie będzie to wszystko publiczne. Oczywiście nikt nie będzie wiedział, kto co posiada, tylko osoby, które na przykład będą chciały się skomunikować z innym adresem publicznym, będą widziały tą historię transakcji. I na przykład to rozwiązuje mój problem, na przykład, że jak robisz biznes i chcesz na przykład we Włoszech coś zrobić, to nie wiesz, z kim piszesz, a kiedy będziesz widział, ile ta osoba posiada, będziesz widział, czy marnuje czas na nią na przykład w sensie takim, że jeśli chodzi o ekspansję globalną, to nie ma czasu, żeby popełniać błędy. No na pewno, wiesz, ta sieć i sam to zauważyłem, że jeżeli chodzi o krypto, to community jest bardzo mocno zrzeszone między sobą. I chciałbym cię zapytać, jaki dałbyś protip osobie, która chce wejść w te kryptowaluty i w to wszystko? Jak w ogóle zacząć? Co zrobić pierwszego, żeby móc się jakoś wdrożyć ten temat? Jakby jestem totalnie osobą, która nie ma pojęcia o tym wszystkim. Co byś mi polecił, gdzie mogę się udać, jakby od czego zacząć, żeby powoli wejść już w tą społeczność i docelowo trafić do was na platformę chociażby? Po pierwsze, przestałbym myśleć o tokenie jako o jakiejś inwestycji, czy tokenie jako o tokenie. Nie, wyobrażajcie sobie, że token to jest jednostka sieci i sieć jest warta tyle, ile ma użytkowników, ile ma community. Na przykład token hasza jest powiązany ze społecznością hasza, czyli graczy, którzy będą kupować gry na blockchainie. Natomiast Bitcoin jest tokenem społeczności, jest jednostką internetu powiązanej z bazą Bitcoina, czyli właśnie tymi wszystkimi transakcjami. A jako, że to jest najdłużej istniejący blockchain, to jest najbardziej popularny, bo był pierwszy, ludzie są najbardziej temu wierzą. Już 12 lat z nami na rynku chyba jest. Tak, i on zostanie Bitcoin z nami na zawsze. Jakby po co nam Bitcoin? No teraz mamy inflację 8%. No w Bitcoinie nigdy nikt nie wydrukuje więcej pieniędzy. I wiecie, za 100 lat nie będzie złotówki, ani prawdopodobnie dolara. A Bitcoinów dalej będzie 21 milionów. Więc jakby ludzkość prędzej czy później się przerzuci na pieniądz, którego jest pewna. Myślisz, że Bitcoin zmierza w kierunku takiej globalnej waluty? Tak. No myślę, że w kosmosie się nie będzie płaciło dolarami, tylko kryptowalutami. No to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo jest bardzo realne w zasadzie. Jeżeli będziemy dalej dokonywać jakiejś ekspansji jako ludzkość, będziemy potrzebowali takiego zjednoczonego systemu, pod którym możemy wszyscy się komunikować i no, komunikację wymieniać wartością. Tak, wymieniać wartością. Ja bym popatrzył na to, że internet jest jakby konsekwencją zaszyfrowania wymiany informacji i to, że informacja jest teraz wszędzie zbierana, to jest właśnie konsekwencja tego, że informacja została uwolniona, czyli zaszyfrowana, a blockchain i to, co zrobił Satoshi Nakamoto w 2008 roku, to zaszyfrowanie wymiany znacznie ważniejszą informacją, jaką jest wymiana wartością. I to, co teraz widzimy, to, że można mnie tam oglądać gdziekolwiek na świecie w dobrej jakości, to
to jest internet, a to, że będzie można z Polski zrzucać się na wieżowiec w Dubaju i być jakimś małym właścicielem apartamentu i czerpać z tego zyski, to jest konsekwencja zaszyfrowania wartości, która ma teraz miejsce. Jakby będziemy mogli wymienić ułamek licencji gry na dowolnie inną wartość, jakby. Mhm. Nawet na, nie wiem, na ułamek mieszkania. Za tą technologią idą nowe formy. Nowe formy właśnie wymieniania się dobrami w zasadzie, tak. Bo jak wróćmy jeszcze raz do tego NFT. Przejdziemy do barteru. Tak, przejdziemy do barteru w zasadzie. Coś za coś, ale wiesz, wartość za wartość tak naprawdę. Mhm. Jeśli masz, no właśnie ten na przykład ułamek licencji gry komputerowej zamieniony na ułamek mieszkania. W czasie rzeczywistym, po prostu jednym przyciskiem. Dowolna wartość na dowolną inną. Tak jak teraz wymieniasz informacje bardzo szybko, tak będziesz wymieniał się wartością bardzo szybko. I właśnie ta decentralizacja tego całego systemu tak. Pozwala nam na to, żeby kupić sobie część tego wieżowca w Dubaju. Nie musimy się przejmować wymianą walut czy innymi niuansami prawnymi. Po prostu możemy to zrobić, możemy z poziomu naszej powiedzmy giełdy wysłać komuś tą część kryptowalut i załatwione. Kryptowalut czy innej formy tak. Digitalowego dobra. Decentralizacja sprawi, że będziemy mieć zupełnie nowe władze, które nie są jakby tworzone przez demokratyczny sposób, tylko jakby naturalnie są najpotężniejszymi ludźmi. Dajmy na to, wyobraźmy sobie Elona Muska, który teraz na przykład żyje i w wieku 60 lat stoi na czele dwóch kryptowalut i no jakby ten człowiek będzie 10 razy bardziej potężny, bo on będzie rządził cyfrowym pieniądzem, jakby, nie wiem. No tak, ale tu też chodzi jakieś potencjalne zagrożenie tego, że ktoś będzie mieć nad tym pieczę, stanie się nowym bankiem centralnym. Wiesz co jest piękne? Że takich Elonów Musków, którzy będą rządzić kryptowalutami, za 50 lat będzie tysiące i oni sami ze sobą będą rywalizować. I to będzie właśnie powód, dla którego ludzkość będzie się szybciej rozwijać, bo takich ludzi będzie po prostu tak dużo. Okej, ale czy za tymi ludźmi też będzie kilkanaście różnych kryptowalut? Ludzie firmy zakładają. Okej. Czyli też będziemy patrzyli bardziej na topkach i na tym, co idzie. No ale to też już jest bardzo dalekie wybieganie w przyszłość, bo wróćmy teraz do teraźniejszości i do dołączenia do tego, do tej społeczności i budowania swojej wiedzy na ten temat. Tak jak dobrze zauważyłeś, wcześniej community. Community w Polsce jest dosyć prężne. Tak. Dosyć prężne. Co rusz jest organizowany jakiś event związany z tą technologią, gdzie można się wdrożyć i dowiedzieć. Ja nie ukrywam, ja w taki sposób wdrożyłem się sam w tą technologię, bo słyszałem o niej dosyć dużo. Jednak wywołuje sporo emocji na Facebooku czy innych mediach społecznościowych. Miałem jeszcze wówczas przed tym meetupem dosyć mieszane uczucia względem tego, bo jednak często słyszysz na pewno też te argumenty, że kryptowaluty są złe dla środowiska, bo psują środowisko, kryptowaluty wspierają terroryzm i tak dalej, i tak dalej. Ale koniec końców, jak się zgłębiasz, widzisz coraz większy sens w tym i coraz większą wartość, która za tym idzie. I to mówię prywatnie, jako osoba, która w taki projekt wierzy na pewno. A propos jeszcze hashapu i tego, jak już mamy zbudowane community, jak już projekt będzie wdrożony, jakie macie plany na przyszłość? W sensie, gdzie ta firma będzie za kilka lat? Jakie masz prognozy na to, co się wydarzy z waszą firmą pewien czas? To jest tak, jakbyśmy stworzyli Bitcoina i sami go chcieli kopać. Mhm. Jakby sami będziemy wydobywać nowe jednostki hash, czyli będziemy zapewniać płynność grom i na tym zarabiać. Na tym jakby ten biznes model polega, jeśli chodzi o spółkę hashapa. Czyli będziemy kopać własną kryptowalutę i robić gry. Okej. Okay. No i teraz już naprawdę mi się robi taki team, który najpierw dowiezie ten temacik związany z tym protokołem wymiany oprogramowaniem. Później niektórzy chłopaki, my pewnie zwiększymy rekrutację, będą się zajmować utrzymywaniem platform, a osoby odpowiedzialne za marketing i design chcą robić gry i będziemy pewnie robić gry. Jak będziecie startować z projektem, kiedy już wejdziecie, powiedzmy, go public,
To czy to będzie tylko Polska, czy lecimy dalej? Wiesz co, ja nie chcę żadnych zarzuceń, że robię scam, więc listing będzie dopiero wtedy, kiedy będzie launcher PC i będzie można kupić pierwsze gry na naszym, za pomocą naszej platformy. Token będzie służył właśnie do zapewnienia płynności, do kupowania reklam na platformie dla twórców. No sama ta idea rodzi tyle fajnych pomysłów, które możesz zrealizować jako deweloper gry, chociażby na jakąś przestrzeń dla właścicieli kartridża, gdzie masz MMO, gdzie mogą grać tylko osoby, które taki, wiesz, kartridż mają i jakby jest związany z tymi kartridżami. A tak prywatnie, jako gracz, to jakie gry najbardziej chciałbym zobaczyć na swojej platformie? Wiesz co, dobre, bo no wiesz, wolny rynek będzie wyceniał gry po tym, jak ludzie chcą coś posiadać, a chcą posiadać ludzie tylko dobre gry, więc zmieni się ten motyw tworzenia tych gier na takie, które chce się posiadać. Ja bym chciał zobaczyć, Factorio. Jestem ciekaw, ile kosztowałoby Factorio na wolnym rynku. Okay. Obecnie kosztuje 70 zł na Steamie. Ja bym był w stanie dać nawet 200-300 zł za to. Chciałbym zobaczyć, ile by kosztował Cyberpunk. No i chciałbym zobaczyć równolegle premiery na mojej platformie takich gier AAA, które nie wyszły i na Steamie, bo takie coś nauczy graczy, że u mnie rządzą twórcami i no wiesz. I to od nich zależy, co będzie tam dystrybuowane, co będzie dla nich publikowane. No cóż, no mi pozostaje trzymać kciuki za to, żeby dochodziło jak najwięcej gier i żeby ta infrastruktura rosła, bo potrzebujemy jako Polska projektów, w których będziemy dumni, można by tak powiedzieć, a na pewno twój projekt wywołuje dużo emocji i dużo się o nim rozmawia. Coraz bardziej widzę ciebie w mediach, widzę cię w podcastach, wywiadach, ludzie podchwycają temat i się nim jarają. No ja nie ukrywam, też gorąco trzymam kciuki za to, żeby się udało. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę tę technologię w akcji, bo no jest to coś nowego. Jest to coś nowego, coś unikalnego, coś, czego jeszcze nie było i może nas fajnie zaskoczyć. Powoli będziemy zbliżali się do końca. Ja ci dziękuję bardzo za dzisiejszy udział w podcaście. Było niezmiernie fajnie cię gościć i troszeczkę rzucić więcej naszym słuchaczom i widzom na temat hashapu, na temat tego, czym są kartridże. Też z dzisiejszego odcinka na pewno dużo osób się dowiedziało troszeczkę więcej na temat całego rynku i być może zainspirujemy kogoś, żeby dalej zgłębiał ten temat, już na własną rękę dowiadywał się więcej na temat tego, co ze sobą niesie przesłanie dzisiejszego odcinka. Szymon, ja ci dziękuję bardzo za dzisiejszy udział. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w przyszłości już po MVP. Dzięki wielkie, a do was chciałem powiedzieć, że podcast został zrealizowany w Viral. Jesteśmy domem produkcyjnym, który tworzy wyjątkowe treści związane z gamingiem. Subskrybujcie nasz podcast, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. Jeśli oglądacie go na YouTube, łapka w górę. Od ciebie, drogi widzu, jest dla nas bardzo ważna. Daj znać, co myślisz w komentarzach. Daj znać, co myślisz o projekcie Hasza Szymona i jego ekipy. Zostaw komentarz i udostępnij nasz odcinek na swoich kanałach social media. Im więcej nas w komentarzach, tym dyskusja będzie ciekawsza. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki i na razie.